Wyznacz ekstrema funkcji f od x równej x do potęgi czwartej minus 6x do kwadratu plus 17. Warunkiem koniecznym na istnienie ekstremum jest to, by pochodna funkcji w punktach podejrzanych o ekstremum była równa 0. Czyli zapiszmy, że f' od x ma wynosić 0. Obliczmy więc tą pochodną. Wykorzystamy następujące wzory. Najpierw obliczmy pochodną z x do potęgi czwartej, czyli korzystamy z trzeciego wzoru. Nasze n teraz wynosi 4, więc przed x będziemy mieli 4. Natomiast x będzie podniesione do potęgi n-1, czyli 4-1, co nam daje potęgę trzecią. Teraz obliczmy pochodną z minus 6x do potęgi drugiej. Stałą przepisujemy. I obliczamy pochodną z x do drugiej. Czyli nasze n wynosi teraz 2. Dostaniemy więc 2x do potęgi 2 minus 1, czyli po prostu 2x. I na końcu mamy pochodną z 17. 17 to jest stała, pochodna ze stałej wynosi 0. Uporządkujmy jeszcze naszą pochodną. Dostaniemy 4x do potęgi trzeciej. Minus 12x. Teraz otrzymany wzór na pochodną możemy podstawić do naszego równania. Czyli dostaniemy 4x do potęgi trzeciej minus 12x ma wynosić 0. Wyciągnijmy wspólny czynnik przed nawias, czyli możemy wyciągnąć 4x. I teraz, jaka liczba pomnożona przez 4x da nam 4x do potęgi trzeciej? Oczywiście jest to x do kwadratu. I jaka liczba pomnożona przez 4x da nam minus 12x? Oczywiście będzie to minus 3. Teraz otrzymaliśmy iloczyn dwóch liczb. Chcemy, aby ten iloczyn wynosił 0, więc zastanówmy się, kiedy iloczyn dwóch liczb daje 0. Oczywiście wtedy, gdy przynajmniej jedna z tych liczb jest zerem. Czyli każdą z liczb przyrównujemy do zera. Stąd dostaniemy 4x równe 0, czyli x będzie wynosiło 0. Natomiast z drugiego yy, drugi czynnik mamy x do kwadratu minus 3 ma nam dać 0. Zauważamy tutaj wzór skróconego mnożenia. W chwili obecnej mamy postać a do kwadratu minus b do kwadratu. I rozłożymy to na dwa nawiasy, czyli a minus b. Razy a plus b. Zastanówmy się, jaka liczba podniesiona do kwadratu daje x kwadrat? Oczywiście będzie to x, czyli w pierwszym nawiasie pod a wstawiamy x. Natomiast jaka liczba podniesiona do kwadratu da 3? Będzie to oczywiście pierwiastek z 3, czyli w pierwszym nawiasie mamy x minus pierwiastek z 3, a w drugim mamy to samo tylko ze znakiem plus, czyli mamy x plus pierwiastek z 3. I ten iloczyn ma wynosić 0. Ponownie, kiedy iloczyn dwóch liczb da nam 0? Oczywiście wtedy, gdy przynajmniej jedna z tych liczb jest 0, czyli każdą z nich przyrównujemy do zera. I z pierwszego dostaniemy x minus pierwiastek z trzech ma dać 0, czyli będzie to równe pierwiastek z trzech, a z drugiego x plus pierwiastek z trzech ma dać 0, czyli x będzie wynosił minus pierwiastek z 3. W ten sposób otrzymaliśmy trzy miejsca podejrzane o ekstremum. 0 pierwiastek z 3 i minus pierwiastek z 3. W drugim etapie szkicujemy wykres naszej pochodnej. Zwróćmy uwagę na to, że nasza pochodna jest to funkcja wielomianowa. Czyli na osi zaznaczamy pierwiastki, czyli mamy 0 minus pierwiastek z 3 i pierwiastek z trzech. Ponieważ współczynnik przy najwyższej potędze był dodatni, zaczynamy od prawej strony, od góry. Docieramy do pierwszego y, miejsca zerowego i teraz mamy dwie możliwości: albo możemy z wykresem przejść na drugą stronę, albo odbić się od osi x. To wszystko zależy od tego, czy pierwiastek z trzech jest pierwiastkiem wielomianu parzystokrotnym czy nieparzystokrotnym. Zwróćmy uwagę na to, że nasza funkcja wielomianowa jest to wielomian trzeciego stopnia. W takim razie, wielomian ten może maksymalnie posiadać trzy pierwiastki. Ponieważ rzeczywiście mamy trzy różne pierwiastki, to każdy z nich jest pierwiastkiem jednokrotnym. Stąd też jest nieparzystokrotny. W takim wypadku, jeżeli docieramy do pierwiastka nieparzystokrotnego, przechodzimy na drugą stronę. 0 również jest pierwiastkiem nieparzystokrotnym, czyli przechodzimy na drugą stronę. I minus pierwiastek z trzech również jest pierwiastkiem nieparzystokrotnym, czyli przechodzimy na drugą stronę. W ten sposób otrzymaliśmy wykres yy, naszej pochodnej. W trzecim etapie na podstawie wykresu będziemy określać, w jaki sposób zachowuje się nasza funkcja f. W tym celu stworzymy tabelkę. W pierwszym wierszu wpiszemy x. W drugim wierszu będziemy wpisywać znak pochodnej. A w trzecim wierszu określimy monotoniczność funkcji f. Cała oś x została podzielona na 1, 2, 3, 4 przedziały. Zapiszmy je w naszej tabelce. Czyli pierwszy przedział. Jest to przedział od minus i skończoności do minus pierwiastka z 3. I teraz zaznaczmy minus pierwiastek z 3. Kolejny przedział jest od minus pierwiastka z 3 do 0. Następnie od 0 do pierwiastka z 3. O, no, zapomnieliśmy jeszcze o zerze. Czyli zapiszmy jeszcze 0. Teraz dopiero przedział od 0 do pierwiastka z trzech. I zapiszmy pierwiastek z trzech. I na końcu mamy przedział od pierwiastka z trzech do nieskończoności. Teraz uzupełnimy drugi wiersz. W pierwszym przedziale, czyli od minus i skończoności do minus pierwiastka z 3, wartości pochodnej są ujemne. W drugim przedziale, od minus pierwiastka z 3 do 0, pochodna przyjmuje wartości dodatnie. Następnie w przedziale od 0 do pierwiastka z 3, pochodna przyjmuje wartości ujemne. I na końcu od pierwiastka z 3 do nieskończoności pochodna przyjmuje wartości dodatnie. Wartość pochodnej dla x równego minus pierwiastek z 3, dla 0 i dla pierwiastka z 3 wynosiła 0. Teraz będziemy na podstawie znaku pochodnej wnioskować, w jaki sposób zachowuje się nasza wyjściowa funkcja f. Jeśli pochodna przyjmuje wartości ujemne, nasza wyjściowa funkcja maleje. Jeśli pochodna przyjmuje wartości dodatnie, funkcja rośnie. Więc w kolejnym przedziale funkcja maleje i dalej rośnie. Na lewo od minus pierwiastka z trzech nasza funkcja malała, na prawo rosła, czyli w minus pierwiastku z 3 yy, mamy minimum lokalne. Następnie dla zera widzimy, że po lewej stronie od zera funkcja rośnie, a na prawo od zera funkcja maleje, czyli w zerze funkcja ma maksimum lokalne. I następnie na lewo od pierwiastka z trzech funkcja maleje i na prawo rośnie, czyli w pierwiastku z trzech funkcja ma minimum lokalne. Teraz pozostało nam już tylko obliczyć te ekstrema, czyli minimum mamy dla minus pierwiastka z 3, czyli musimy policzyć wartość dla minus pierwiastka z 3, czyli pod każdego x wstawiamy minus pierwiastek z 3. Dostaniemy minus pierwiastek z 3 do potęgi czwartej, minus 6 razy minus pierwiastek z 3 do potęgi drugiej, plus 17. Co nam daje? Minus do potęgi parzystej znika, pierwiastek z trzech do potęgi czwartej to jest pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech razy pierwiastek z trzech i razy pierwiastek z trzech. Czyli dostaniemy z dwóch pierwiastków z trzech dostaniemy 3 i dalej 3, czyli mamy 9. Następnie mamy minus 6 razy minus do potęgi parzystej znika, i znak pierwiastka z potęgą drugą nawzajem się znoszą, czyli mamy 3. I na końcu plus 17. I otrzymujemy minus 18 plus 17, czyli minus 1 i 9 minus 1 da nam 8. Następnie obliczmy maksimum lokalne, a możemy jeszcze wpisać tej ósemkę. Dalej mamy maksimum lokalne, czyli F maksymalne. To jest wartość. Naszej funkcji w zerze, czyli teraz pod każdego x wstawiamy 0, czyli mamy 0 do potęgi 4, minus 6 razy 0 do potęgi drugiej, plus 17, oczywiście mamy 17. I ostatnie minimum lokalne to jest wartość naszej funkcji dla pierwiastka z 3. Zwróćmy uwagę, może podstawmy jeszcze pod x pierwiastek z 3, czyli mamy pierwiastek z 3 do potęgi 4, minus 6 razy pierwiastek z 3 do drugiej i plus 17. I zwróćmy uwagę, że tutaj, jak obliczaliśmy wartość dla minus pierwiastka z 3, podnosiliśmy to do potęg parzystych. Tu również są potęgi parzyste, czyli wynik będzie dokładnie ten sam, czyli również 8.